Cześć, mam na imię Kamil, jestem dzisiaj na targach w Sosnowcu. Są to targi drzewne Drema Silesia i chciałbym Wam pokazać, jak te targi wyglądają. Także zapraszam do spaceru. Wszedłem od strony sal konferencyjnych, także stąd widać, jak te targi wyglądają. Za chwilę zejdę i od głównego wejścia przejdziemy się dookoła. Teraz jestem na stoisku firmy Technodrewno z Poznania. No właśnie, te maszyny Intorexu, które sprzedaję w Polsce, to nie są maszyny dla typowego stolarza. Przede wszystkim są to maszyny specjalistyczne dla ludzi, którzy działają w branży tak zwanej galanterii drzewnej. Czyli robią różnego rodzaju nóżki, nogi, do sow, do stołu, do krzeseł, elementy meblowe o kształtach toczonych, ale również frezowanych. Tu bym się pochwalił najnowszym wzorem nogi, która jest robiona na maszynie z możliwością toczenia piłą, szlifowania szlifierką paskową po toczeniu, strugania głowicą strugającą główki i szlifowania szlifierką taśmową tej główki po przestruganiu. Cała tajemnica tego kształtu jest taka, że właśnie ta główka jest trochę mniejsza niż średnica toczonych elementów. Przez to kształt nogi jest bogatszy wizerunkowo. Nieaktualnego stanu prawnego, którego właściwie nie ma. Również zastosować rozwiązanie